Dzień dobry, moi drodzy. W tym tutorialu chciałbym wam pokazać, jak będę teksturował głowę, bo chcę tą teksturę pomalować, ale nie wiem jeszcze w jakim programie. Myślałem, żeby użyć do tego albo Gimpa, albo Creaky, bo chcę powieki tu malować. Bo pracuję nad moim modelem, używam wersji Blendera, już powiem której. Ta wersja jest wyjątkowo fajna. Kompilacja 2.92 alfa z 21 listopada 2020 roku. A czemu jest fajna? Już wam powiem, co oni tutaj nowego dodali. Najfajniejszą rzecz, jaką dodali, to jest w opcji Geometry, Wireframe, dodali Opacity, przeźroczystość, że możecie regulować przeźroczystość waszej siatki. Do niedawna jeszcze to nie istniało, moi drodzy. Teraz w trybie edycji. Czekajcie, bo mi tutaj parę rzeczy nie pasuje. Czemu on mi tak wyświetla? W trybie edycji. O, zmieniło się tutaj, widzę. W trybie edycji i w trybie obiektu, nad tym opracowali. Ale jedna rzecz, jaka mnie denerwuje, to jeszcze mogliby w trybie edycji to zrobić. Ale myślę, że to powinno z późniejszą kompilacją się pojawić. Bo teraz jest jasność siatki trójwymiarowej. Nie jest ona taka intensywna. Widzicie? Mogę całkiem dać przedtem, które nie istniało. To znaczy było to, ale było to niedopracowane. A oni to ulepszyli, że może być albo bardzo przeźroczysta siatka 3D, albo słabo przeźroczysta. Dobra, ja sobie tutaj będę ekstraktował teksturę. Object. Show hide. Pokaż. Ukryj niezaznaczone. Czekaj, pomyliłem się. Hide unselected. Co jest? Czemu to mi nie działa? A, może za słabo kliknąłem. A teraz zrobię taki trik, moi drodzy. Skupię się tylko na głowie. Holender, ale wolałbym Subdivision Surface. Nie, nie będę go usuwał. Zaraz powiem wam, co chcę zrobić. Chodzi o to, że chcę tą głowę przekopiować. Nie, inaczej. Nie przekopiować, już wam powiem, o co chodzi. Ukryć. Zaraz, czy ja mogę tak zrobić? Czy to w meszu to jest? Jest to w meszu, bo nie byłem pewien. Ukryj niezaznaczone. Ale... Dobra, skoro już tak mam. Bo mi chodzi o to, żeby tylko otekskurować, moi drodzy, głowę. To znaczy teksturę jakby rozłożyć. Jak myślę, tutaj trzeba odtąd zacząć i jechać w dół. Mógłbym to zrobić na skróty? Choroba jasna. Jak to odznaczyć? Będę musiał skróty klawiszowe w moim programie Blender, moi drodzy, znowu edytować. Wolałbym zrobić coś takiego. Już wam pokażę. Jest taki trik. Select. Select all by trade. Nie. Select link. Połącz. Zaznacz połączone. Shortest path. No widzicie? Da się tak. Najkrótsze. Co on zrobił? Dobra, nic. Ja tylko za szybko zaznaczyłem. Fajne, fajne, nie? Niby zaznaczacie początek, o nie. Dlaczego on mi tak to zaznaczył? Jejku, dlaczego tak dziwnie? Tutaj?
Choroba jasna. Będę musiał skróty klawiszowe, moi drodzy, znowu modyfikować. Nie wszystko działa tak po mojemu. Na szczęście chyba będę wiedział, w jaki sposób je zmodyfikować, ale nie mam w tym tutorialu na to czasu. Bo ja chcę tutaj pokazać wam, jak teksturuję głowę. Wybaczcie, że trochę mi to tak wolno i ślamazarnie idzie, ale muszę zmodyfikować skróty klawiszowe. Teraz w opcji UV zaznaczę Mark Seam. Nie wiem, jak będzie to działało z siatką Subdivision Surface. Dobra, UV Unwrap. No i mamy rozłożoną teksturę głowy. No, jest poprawnie wyświetlona. To jest to, moi drodzy, o co mi chodziło. Ach, dlaczego mi skróty klawiszowe tak dziwnie działają? Druga rzecz, która mi się nie podoba, to ta wydajność. Nie, myślę, że teraz mógłbym mapę zapisać. Ale się tak zastanawiałem trochę. Nie wiem, czy będę to przesuwał na bok, czy nie. Bo ja się zastanawiam, czy bezpośrednio w programie Blender malować, czy importować potem teksturę. Może ją na przykład, może ją wyślę. Przesunę trochę na bok. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, abym ją na bok przesuwał. Gdzie to było? Moment. Aha, tu jest. Pomyliło mi się. Stefani UVHD. Nie powinienem może tutaj to dać, ale nie wiem. Zastanawiam się właśnie nad tym. Na przykład, moi drodzy, sprawdzę, aha, bo tutaj możecie również przeźroczystość mapy UV dać i użyć tej opcji, tego też nie było, tego też. Więc super to zrobili, również to można włączyć. Także naprawdę kawał świetnej roboty programiści wykonali. Także naprawdę jestem z nich dumny. A mamy naszą mapę, ale ja będę importował do programu GIMP. Choroba jasna. Tutaj mi nie pokazuje. Aha, bo musiałem przeglądać X-In View, to znaczy Fast Scan Image Viewer ustawić. Szczerze mówiąc, żałuję, że nie wysłałam tego do pełnej rozdzielczości, do GIMP-a to wyślę. Bo chcę o wieki tej postaci namalować. Chciałbym tą postać dzisiaj wymodelować, ale nie wiem, czy zdążę wszystko dzisiaj zrobić. No dobra, dam nową mapę. Maska. Dobra, niech będzie maska. Multiply. Co chciałem teraz użyć? Wiadro do kolorowania. Okej. A to czemu tak? Hej, moment. Dlaczego to tak mi się pojawiło? O co tu chodzi? Hej, czemu tak?
Aha. Kiedyś mi powie, dlaczego on mi tak to wypełnia? Może tam, nie może być, nie wiem, czy to powinno być multiply, a to normal. A ja mam chyba lepszy pomysł. Musiała ustawić w ten sposób, bo się parę rzeczy nie zgadzało. Sorry, moi drodzy. Zależy jak ustawicie warstwę. Maska musi być multiply, a to musi być normal. Czy ten gimp nie robi czegoś na odwrót? Kurde, coś mi nie pasuje, ta tekstura. Dziwną rozdzielczość ma. Teraz nie wiem, czy mi się to będzie zgadzać. Aha, czyli tu i tu ma być tak. Zamalowuję, kurde, jak jakiś błąd, moi drodzy, jest. Nic z tego nie rozumiem. Ale tutaj też mogę pędzel na multiply ustawić na dzielenie. Ale według mnie GIMP powinien to robić inaczej. Coś mi się tu nie zgadza. Ta tekstura chyba została źle przeze mnie zaimportowana. Mam wrażenie, że coś tutaj namieszałem. A, zapomniałem aktywować pędzle w GIMPie. GIMP teraz wspiera pędzle od programu MyPaint. Gdzie to było? Chyba tu. O, widzę, że tutaj były też nieaktywne pędzle. Ok? Ale musiałbym wtedy, moi drodzy, resetować program. On teraz wspiera obsługę właśnie tych pędzli. Ale musiałbym program. Musiałbym zapisać projekt. A, niech to. Nie chce mi się wysyłać tego. Kurde, czemu to tak jakoś. O nie. Co ja najlepszego narobiłem? To nie miało być tu malowane. Moi drodzy, spierniczyłem. To nie miało być tu malowane. Pomyliłem się, nie na tej warstwie rysowałem, co trzeba. Na tej powinienem był. Na tej tu rysować. Na tej tu rysować, a tam ukryć. Pomyliło mi się. Muszę tam ukryć i wysłać teraz teksturę. Ale ja zapiszę to w JPG. Powinienem, powiem wam, GIMPa. Używam najnowszej wersji tego programu, moi drodzy. Bo wyszła teraz aktualizacja GIMP 2022 w październiku chyba wyszła, jakoś tak. A teraz muszę sprawdzić co z tym importem tekstur. Bo mam trochę wątpliwości, powiem wam. Ale spróbuję. Dodam nową teksturę. Głowa. Nie wiem, czy Blender ma wsparcie do polskich znaków.
choroba jasna, niepotrzebnie usta oteksturowałem. Co teraz? Chciałbym teraz nie mogę zrobić, bo mam tą teksturę zaznaczoną. Musiałbym cały poligon mojego zrobić, ale można zaznaczyć UV Sync Selection i tak dużo daje. Wtedy automatycznie, jak to jest zaznaczone, zaznaczę wam poligon. Bo to już jest oteksturowane, ale muszę to trochę tutaj... Cholender, muszę ustawić, tak. Podoba mi się, że tak fajnie tu zrobili. O, to też jest ładnie ten. Może dam na ten kolor, moi drodzy. To mi się podoba. Bo jak automatycznie zaznaczę oteksturowaną, rozłożoną teksturę, to w tym samym czasie poligon mi zaznaczy. Się tak zastanawiam, czy ja mogę tutaj odznaczyć to. Mogę odznaczyć usta, bo ja, moi drodzy, nie będę ich teksturował. A, da się tak. Da się? No to wspaniale. Bo ja nie chcę ust teksturować. Ja ich chcę wykluczyć, powiem wam. Ale będę miał kupę innych nowości, o których mówiłem w wersji, która chyba pojawiła się we wrześniu w tym roku. Kontrol trzymam, odznaczając punkty, bo ja ustki nie chcę teksturować, moi drodzy. Ale niestety lipa, bo muszę jeszcze tu zaznaczyć. Szkoda marnować na to czas, ale muszę jednak tu jeszcze raz zaznaczyć. Bo powiem wam, różnica między wersją 2.90 a tą jest duża, dlatego polecam wersję 2.92 alfa, bo duża zrobili. Tych rzeczy nie ma, co tu widzicie w wersji 2.90, tylko w wersji późniejszej i 2.91 beta. Okej, dobra, muszę tu teraz teksturę otworzyć tą namalowaną. No kurczę, nie wysyłałem tego. Dobra, według gaki, a muszę ustawić w ten sposób albo w ten. Nie, no czemu mi tak dziwnie to zaznaczył? No nie, ja nie pamiętam, jak to zaznaczyłem. Na szczęście można użyć sortuj według gaki. Jest! Wszystko się zgadza. Nie jest to co prawda dokładnie, ale jest prawie idealnie. Muszę sobie teksturę przybliżyć. Holender nie jest idealnie, no. Ale się zastanawiam, czy mogę użyć tutaj pędzli. Jak tych. Jest coś takiego chyba tu, ale muszę to znaleźć. Nie wiem, czy tutaj to będzie. Nie, myślałem, że to będą pędzle. O, jest tutaj. O, czyli da się, moi drodzy.
On nie jest... Okej, dobra. Ubolewam nad tym, że musiałem z tymi ustami tu grzebać. A dobra, to nie szkodzi. Dobra, to nie szkodzi. Zresztą muszę nad innymi rzeczami opracować, takimi jak rzęsy i inne rzeczy. I tak jeszcze mam do skończenia ten model. Rzęsy chciałbym jeszcze, moi drodzy, dodać. Koszulę zrobiłem. Także życzę wam miłego dnia. Nie jest co prawda idealnie tu pomalowane, ale się da. I gimpa do tego też można użyć.